Dzień dobry, moi kochani. Witajcie w kolejnym dniu. Ja właśnie wróciłam z pracy. Jakaś taka jestem, można powiedzieć, troszeczkę niepobudzona, nieożywiona, ale tak się fajnie czuję. Chciałam tylko pokazać coś, znaczy nie chciałam, nie miałam tego w planach pokazywać, ale pokażę. O, może w ten sposób. Zobaczcie, co Radosław dostał w prezencie od swojej firmy. Sałatę Radosław. Po prostu coś. O, przekupa, jak pokazane, lepiej jest, żeby przysłał do mnie zdjęcie Messengerem i zobaczył, i napisał do mnie: zobacz mój bonus, bo on zaraz powinien dostać bonus coroczny w pracy. I mówi: zobacz mój bonus. A ja mówię: i to tyle? On mówi: no, wszystkim imiona wydrukowali. Ja mówię: jakie imiona, o co ci chodzi? Dopiero wracam na zdjęcie i patrzę, a tam imię Floret i imię Radosław. Także tak to wygląda. Radek pracuje, nie wiem czy wiecie, Radek tam pracuje i tam po prostu rozwozi ludzi. Wozi i rozwozi. Wozi do pracy i przywozi z pracy. O, może w ten sposób. No Boże, no jak to będzie wyglądało? No musicie mi wybaczyć, że przez jakiś czas znowu będą jakieś pająki tutaj. No mam nadzieję, że to jakoś się da obejrzeć i przeżyć. Jak widzę, że jak się tak bardzo szybko nie ruszam. O, 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 o. To tego nie mam. Tutaj widok na moją jakże piękną ścianę i mojego kochanego przyjaciela. Najkochańszego na świecie, przyjacielu! Przyjacielu! Chodźcie do mnie, przyjacielu! Cześć, przyjacielu! I przyjaciółko! Moje przyjacielskie duety tu! A ja, jak widzieliście, wyciągnęłam młynek. Woda się zagotowała. Także to może znaczyć tylko jedno. Czas na kawę. Kilka osób się mnie pytało, jaką kawę mogłabym polecić. Powiem wam tak, o, już tam odpisałam, ale jeszcze powiem w razie W, bo teraz w umiele nowe osoby się pokazują. Jezus, przepraszam was za to. Nowe osoby się pokazują. Nie wiem, nie znaleźliśmy jeszcze swojej kawy. Znalazłam jednak tą w ziarenkach, znaczy to nie, to tylko do słoika jest przesypana. Znalazłam jednak tą w ziarenkach, co pamiętacie, co otworzyłam, byłam przekonana, że jest kawa w ziarenkach. To nie była w ziarenkach, była zmielona, a ta w ziarenkach gdzieś tam z tyłu leżała. Dobra jest, ale jeszcze mam chęci wyprowadzić. Jest taka ponoć, mój Ilonek mi mówi, że ponoć bardzo dobra kawa w ziarenkach jest. No jak to zrobić? O, tak. Że ponoć bardzo dobra kawa w ziarenkach jest w Lidlu. I tam są właśnie różne moce, różne. Znaczy, no wiecie, no różne moce, różne. No tak, no różne moce. To chodzi chyba o to, jak. O stopień przepalenia kawy, jak się nie mylę, tak? I to chyba daje jakąś tam moc. Nie wiem, taki za mnie kawosz. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, co ja wyprawiam. Naprawdę, ja ostatnio nie wiem, wiecie, co zrobiłam? Nasypałam kawę na zamknięty młynek. Ja ostatnio mam myśli tak zajęte już czymś innym, że po prostu szok. Ale właśnie tak, taki ze mnie kawusz, a za bardzo nie wiem, o co chodzi w kawie. Dlaczego jedna jest tania, druga jest droga? Po prostu nie wiem. Wiem, że arabika to chyba najbardziej popularna. Zacznę, no to każdy wie, że tutaj nie udaje. Arabika najbardziej popularna, ale też najtańsza, prawda? Ale smaczna. Bardzo smaczna. Kiedyś bardzo żeśmy z Radkiem lubili lewacę, ale jakoś teraz nie mam do niej, nie wiem, nie ciągnie mnie, także chyba widocznie nie była taka świetna. Wiecie co, dobra, ja się rozłączę jak na razie, no bo to widzę, jak to wygląda. Najpiękniejszy zapach świata dla mnie, ktoś też mi napisał, że nienawidzi tego zapachu, to zapach świeżo parzonej kawy. To jest. O, świeżo parzonej i jest świeżo zmielonej. Może świeżo zmielonej bardziej mi się podoba niż świeżo parzonej, bo ta świeżo parzona już wiecie, jak to tak mokro, że tak powiem, pachnie, ale uwielbiam. A dzisiaj mam na paznokciach ten lakier z Nails Ink i to jest ten właśnie Leather, Alexandra Leather, czy coś w tym stylu. Także to jest taki zwykły piaskowy, ale mam ręce zmarznięte. Zwykły piaskowy lakier, tak wygląda. I cały dzień mi wytrzymał u mnie na klawiaturze, także powiem wam, spoko, spoko. Kochani moi, czasami się mnie pytacie, jak robię zdjęcia na Instagrama tego mojego jedzeniowego, na którego już nie dodałam tyle czasu zdjęć, a mam ich całe mnóstwo. Często mam właśnie podobną mieszankę na talerzu, czy ją robię sama, czy ją kupuję. Czasami robię sama, czasami kupuję. To akurat jest z Aldika, jak się nie mylę, to jest Giant Couscous i warzywa. I powiem wam, że one mają naprawdę, naprawdę dobre składy. Zobaczcie, co jest tutaj. Tutaj jest tylko, moi kochani, patrzcie, kukbara, czyli ugotowany jęczmień, można powiedzieć kasza jęczmienna chyba u nas, później ugotowany kuskus, później czerwone papryki, później tu jest soja beans, tu są właśnie, mówiłam, że to jest jeden minus, który mi się tutaj nie podoba, to są ziarna soi, ale to jest naprawdę 15% tylko. Później jest marchewka, później jest granat i nasiona dyni i szczypiorek. Tutaj nie ma nic więcej.
Naprawdę tutaj nie ma nic więcej i tam była jeszcze jakaś inna wersja i tam to było identycznie, same takie wiecie, takie rzeczy bez żadnych dodatków, bez niczego. Także jeżeli macie chęci, ja Wam to polecam, to jest naprawdę dobry smak, tak jak mówię, ja właśnie potem sobie zaczęłam robić takie różne mieszanki, kuskus, różne kaszy i takie różne jakieś warzywa i naprawdę, naprawdę jest to pyszne. Do obiadku dzisiaj będą ogóreczki konserwowe działoszyńskie. Nawet nie wiecie, jak się wczoraj zdziwiłam, jak zobaczyłam te działoszyńskie. W ogóle zastanawiam się, skąd one są. Czy Radosław kupił w polskim sklepie? No chyba musiał, no bo gdzie indziej. Chyba tak. Ale smaczne są. Muszę powiedzieć, że bardzo dobre. Chociaż ja lubię też takie, wiecie, to jest papryka, cebulka, no tak się daje. Taka, widzicie, takie są różne pierdoły. Ale ja lubię z chili. Radosław z kolei z chili nienawidzi. A ja się, moi drodzy, zastanawiam, czy słyszeliście historię o Włochu, który był taki wściekły na swoją teściową, że uciekł z domu, uciekł z Włoch, uciekł chyba do Szkocji, jak się nie mylę, i zdecydował, że upozoruje, że stracił pamięć. Gdzieś tam koło katedry go spotkali w Szkocji, jak się nie mylę, tak, to była Szkocja. Gdzieś się go zapali, w ogóle przestał mówić po włosku, nie wiem, czy to był Anglik z pochodzenia, czy Włoch. W każdym razie porozumiewał się tylko i wyłącznie po angielsku. Powiedział, że nie wie, kim jest i nie wie, jak się znalazł w tej Szkocji, czy tam gdzieś, dodajmy na to w Anglii, nie wie, jak się tam znalazł, nie wie, kim jest, nic nie pamięta i w ogóle był bardzo taki, wiecie, confused i znaczy bardzo takim... No wiecie, no po prostu nie wiedział nic, co się dzieje. Nawet jak przyjechała jego rodzina, przyjechała cała ta rodzina do niego, cały czas utrzymywał, że nie poznaje ani żony, ani dzieci, czujecie? Pan, wiecie, taki dorosły, także te dzieci już takie małe nie były, także mam nadzieję, że tam wielkiej krzywdy im tym nie zrobił. Ale nawet jak właśnie oni przyjechali z żoną, to udawał, że ich nie zna. I 41 dni tak udawał! Ja pierdzielę. I właśnie gdzieś tam przeczytałam, że uciekł przed teściową, a teraz za to będzie miał kłopoty w państwie swoim we Włoszech, no bo za to karają, bo on coś tam, wiecie, nie wiem, działanie policji w ogóle wszystkiego i szpitali w ogóle wszystko. I będzie, kurde, odpowiadał, bał się teściowe, uciekł przed teściową, miał dosyć teściowej, to teraz jeszcze sobie narobił kłopotów z prawem. No co za kolo, ale pomysł, powiem Wam, niedobry pies, niedobry jesteś pies. Ale pomysł, powiem Wam, kurde, nie do podrobienia. Ale niech Wam to czasem nie przychodzi do głowy. Teściowe wcale nie są złe. Ja swoją bardzo pozdrawiam. Radosław swoją też bardzo lubi, także nie wszystkie teściowe są złe. A dzisiaj mój obiadek wygląda tak. Właśnie mam ten miks kasz. Później mam trzy ogórasy, które Wam pokazywałam, paprykę i wziąłam sobie trzy nuggetsy. Chciałabym sobie pewnie więcej, chociaż nie, jak mam kaszę, to więcej nuggetsów nie potrzebuję. A ja Wam chyba, moi kochani, nie pokazywałam farby, którą sobie kupiłam do włosów. Kosztowała bodajże 10,99 lub 11,99 i wzięłam kolor, jak widzicie, golden chestnut, czyli taki, no taki, taki o. Jest tutaj gdzieś porównywarka włosowa, nie ma tutaj takiej porównywarki, wiecie, co jest, co będzie. Właśnie była polecona przez Was, kupiłam ją w Holland Barrett i powiem Wam, że później, zobaczcie, tutaj jest napisane anti-aging results, no dobra, niech będzie, że mi się włosy starzeją, chociaż na razie tfu, tego nie widzę, ale ona naprawdę jest, gdzie tutaj, gdzieś było przed chwilą napisane, opatrzcie, wolny, free from ammonia i widzicie, jakich, nie wiem w ogóle co to jest, parabeny, DEA, SLS, mineralne oleje, parafina, silikony, resorcinol, nie wiem co to znaczy. Później jest wzbogacony naturalnymi ekstraktami roślin i jest napisane, że wzmacnia włosy, także zobaczymy. No zobaczymy, ale powiem Wam, że później weszłam na internet i poczytałam opinię. I troszeczkę się przeraziłam, bo ponoć nowy skład powoduje, że ludzie tracą włosy. I to się zaczęło, takie właśnie opinie się zaczęły pojawiać od marca, ale były to opinie głównie ze Stanów, także no mam nadzieję, że tutaj nic takiego nie będzie. Tylko, że to po prostu chodziło o to, że przy regularnym używaniu, przy regularnym stosowaniu ludzie zauważyli, że tracą, że mają coraz mniej włosów. Wiecie, ja bardzo często narzekam, że mam dużo włosów, ale absolutnie nie chciałabym ich zgubić. No bo kto chciałby zgubić swoje włosy, kto chciałby pozbyć się włosów, także mam nadzieję, że to mi absolutnie nie zaszkodzi, także proszę Was, jeżeli robiłyście, chociaż wiecie, no pewnie już to zrobię, zanim się odezwiecie, no ale jeżeli, zanim już ten film zobaczycie, ale mimo wszystko napiszcie mi, w sumie jak polecałyście tą farbę, no to musiałyście próbować i w sumie musi być dobra, także spoko. I ja sobie ogarnęłam, wiecie co sobie zrobiłam, ogarnęłam sobie pod stolikiem tutaj kawowym,
bo zawsze tutaj mam bałagan. Zawsze. I zawsze powyciągam jak najwięcej rzeczy, żeby tam jak najmniej było. I co się okazuje, później znowu ładuję, znowu ładuję, znowu ładuję. I się robi znowu nieład i po prostu... Ostatnio powiedziałam do Radka, my musimy kupić mniejszy stolik kawowy. Albo ja się po prostu muszę nauczyć porządku, bo zauważyłam ostatnio, że się zrobiłam... Mówiłam Wam, ja mam czysto w domu, ale mam po prostu nieład bardzo często, bo coś ostatnio znowu nie potrafię odłożyć rzeczy na miejsce. I to jest wielki, wielki problem. Naprawdę mnie to tak denerwuje. Chociaż staram się zawsze kuchnię i salon, zawsze się staram wieczorem, zanim pójdę spać, wysprzątać, bo jeżeli tak właśnie robię, to na drugi dzień jak wstaję rano, uwielbiam wchodzić z rana do czystej kuchni i do czystego salonu, no oczywiście czysta łazienka. Także uwielbiam po prostu wchodzić, że jest czysto, że jest blask i się czuję tak... Tak wiecie, świeżo. Ale właśnie zauważyłam, że zaczęłam mieć problem z odkładaniem rzeczy na miejsce. I bardzo mnie to zaczyna już frustrować. Bardzo. A jeszcze Wam się przyznam, że pospałam pół godzinki. Mimo, że niby tak dobrze się czułam, to usiadłam sobie na sofę, tak się troszeczkę położyłam, bo moje psy też tutaj obok leżą jak zawsze. Położyłam się na chwileczkę i oglądałam sobie Ole M i... Już tak czuję powoli zasypiam. Ola ma tak kojący głos, ale wyłączyłam, żeby nic nie przegapić odnośnie jej pielęgnacji i przymknęłam oko na pół godziny, a pomogło mi, w sumie pomogło mi. Także teraz zrobiłam te porządki, wypiję teraz czystusia i chcę sobie w swoją aplikację StoCard powbijać karty, chociaż nie wiem, czy jest sens to robić, jeżeli muszę odsyłać telefon znowu. To chyba nie ma sensu, coś mi się wydaje. A StoCard to jest coś takiego, wiecie, jak macie te wszystkie karty... Takie do sklepów. To po prostu jest aplikacja, która nazywa się StoCard, ona jest darmowa i tam po prostu skanujecie sobie wszystkie karty i nie trzeba nosić portfela, nie trzeba nosić nic. Jeżeli chcecie używać karty, po prostu wchodzicie w aplikację, wchodzicie na przykład w kartę Boots lub Superdrug i karta jest, mimo że jej nie ma, to jednak jest i punkty wchodzą na Wasze konto. O! Co strzelają cały czas, tak? Strzelają i psy się boją i szczekają. Nienawidzę ludzi, co strzelają fajerwerkami. Bez żadnego sensu. Ten znowu ma dzisiaj skarpetki. Dzisiaj ma większe, bo tamte ściąga, tak? Trutniu, przewracasz się na tym fotelu, tak? Trutniu mój. I trucinko ty. Trucinko. Trucinka i truteń. O Jezus Maria. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Ojojoj. Ojojoj. Kto ziewał razem z Borysem? Ty nie. Cichutko, nic się nie dzieje. Borysek. No i tak to wygląda. No już. No kochani, ja sobie na dobry sen zrobiłam małą szklaneczkę winka czerwonego, grzanego. Psy już na swoim miejscu, bo pan wrócił z pracy. Pan wrócił z pracy. Nie, to na S dopiero wróciliśmy przecież. No? No, ja już nie pamiętam. Teraz... Ona ma Alzheimera. Nie mów nawet tak. Teraz czas spać. Także do jutra, kochani. Pa! 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 Pa!